Hej ludzie, co tam u was słychać? Ja jestem Pomidorowy.pl i mam zaszczyt zaprosić was na nową serię na moim kanale Zagrajmy w Ratchet Gladiator lub w Ameryce nazywany jako Ratchet Deadlocked. Pomidor, ale ty kolejną serię na kanale zaczynasz, o co ci chodzi? Stwierdziłem, że niedziela to jest tak luźny dzień, że czemu by w ten dzień nie wrzucić Ratcheta? Bo jednak taka jakoś ochota mnie naszła, żeby nagrywać Ratcheta, więc czemu by nie? Ale dobra, teraz będzie cutscenka, więc ja się zamknę i po cutscence wam wszystko wytłumaczę, co i jak. Conclusion to one of the most exciting episodes of Dread Zone I have ever seen. Captain Starshield, the number one ranked gladiator, has been terminated by Ace Hardlight. Ace has now eliminated a record 13 contestants in the regular season. Incoming call from the mayor of Metropolis. The new mayor of Metropolis. Oh, you mean, right. just a sec. Greetings, mayor. Well, long time no see. So Metropolis still in one piece, huh? Greetings, captain. I see you're taking good care of my old ship. Well, she needs a lot of tuning up, but I've kept her running. Of course. Anyway, I'm afraid I bring bad news. As you know, Captain Starshield disappeared over a month ago. I've just been informed that he's been killed. Oh my gosh. No! Oh, what happened? Apparently he was involved with some kind of illegal combat sport. Something called Dread Zone. We believe it was being run by this man, Gleeman Vox. He operates an underground media empire from within the Shadow Sector. The Shadow Sector? It's a lawless region of space on the fringe of the galaxy. Many other heroes have disappeared recently, and we fear that they might have met with the same fate. Ratchet, I just wanted to warn you before... Unidentified craft approaching. The Lombax known as Ratchet. I don't suppose you guys are here to fix the starboard engine, huh? Yeah? We've captured Subject 209, Mr. Vox. Excellent. Bring him in. Yes, sir. We caught two strays in the process. Should we terminate them? Give him collars, and see if he can get some work out of them first. Hello? Hello in there? Can you hear me? You've been unconscious for hours. You're probably a little disoriented. How many fingers am I holding up? Whoops. Looks like we've got a feedback loop in the visual matrix processor. Hold still a second. How's that? Okay, now to activate your speech function. Me out of this thing, you blarg-headed frack monkey! I can barely breathe and my tail feels like it's shoved right up my... There seems to be a problem with the speech circuitry. I'll take a look at it later. Now hold still. Let's just see if I wired that teleportation circuitry right. The new armor you're wearing is standard issue for new contestants. Contestants? We will explain later. If you do not complete the qualification course in the allotted time, we will all be terminated. No, więc jestem z wami z powrotem.
Dlaczego seria z Ratcheta Gladiator? Dlaczego to nie może być inna gra? Otóż stwierdziłem, że skoro skończyłem Hugo 3, które jest na zastępstwie za Dog's Life, to czemu by nie wcisnąć gry, na którą ostatnio miałem wielką ochotę, żeby nagrać odcinkowo. No i tak po prostu doszedłem do wniosku, że jakoś nie chce mi się robić serii Ratcheta Canon. Może poza sagą Future, bo saga Future akurat chcę robić po kolei, ale tak to te gry pokroju Ratchet 1, 2, 3, Gladiator, Size Matter, Secret Agent Clank, no to to będą takie gry, które nie będę jakoś zbytnio canon robił. Jakoś nie mam ochoty. No i tutaj mamy akurat nasz poziom treningowy, gdzie jak sami zresztą widzicie, musimy się uczyć co i jak. Greetings, hero, and welcome to Dread Zone. Rest assured, you are now far beyond the reach of hope. There will be no rescues, no pardons, no possibility of escape. You are now a contestant on the greatest television program that galaxy has ever known. A celebrity gladiator battling for the pleasure of a billion screaming fans across the Shadow Sector and beyond. Chances are you'll be dead by tomorrow. But those of you who play the game with skill and strategy will earn a chance to win your freedom. So, good luck, hero. We'll be watching you. Więc ten ziomek, który był przed chwilą na tym wielkim ekranie, to jest Glimmon Vox. On jest odpowiedzialny za porwanie Ratcheta, Clanka oraz Ala do Dread Zone. I on tutaj tłumaczył, na czym polega jakby Dread Zone, i stwierdził on, że jest on najniebezpieczniejszym zawodem w galaktyce Solana, więc można mu w sumie wierzyć na słowo, no biorąc pod uwagę, że poprzedni gladiator no bardzo szybko zginął. Więc miejmy nadzieję, że Ratchet nie wejdzie na jego miejsce. Note the deadlock collar securely fastened around your neck. This collar cannot be broken or removed. Should you stray into any restricted area, the collar will administer an extremely painful shock. Observe. I hate this job. Should a contestant become uncooperative or worse, boring, his or her collar can be detonated at any time with the push of a button. Well, there you have it. Nothing to lose your head over. Right? No tutaj Glimmon Vox przedstawił, na czym polega ta cybernetyczna obroża, którą posiada Ratchet, ponieważ to jest dosyć ciekawy element związany z różnymi serialami, filmami, bądź też i innymi grami. Bowiem, pamiętacie może coś takiego jak właśnie cybernetyczna obroża, która jest zakładana albo psom, albo różnym postaciom? This place is crazy. I've always wondered what it'd be like to be a professional gladiator. I mean, these guys have the life, the fame, the money, the babes. Try not to forget that we are being held prisoner by a criminal organization. This is no time for fantasizing. No to odnośnie tej obroży, to wszystko kumuluje się do tego, że kiedy przykładowo pies nie jest posłuszny swojemu właścicielowi, no to był rażony prądem. I tak samo jest z Ratchetem, Alem oraz Clankiem. Gdyby oni chcieli uciec z Dread Zone, no to zostaliby porażeni prądem na śmierć. Hey, hey Ratchet. I have something to show you. Meet your new battle bots. Call me Merc. This here's Green. Hi, sir. I got them off a former contestant who, won't be needing them anymore. Don't worry, boss. You won't end up like that last guy. I hope not. I still have nightmares about it. Oh, suck it up, Green. Once you win a few battles, we can afford to upgrade them. Just come and see me whenever you want to juice them up. No. I z tej cutscenki
co mogliśmy się dowiedzieć, to to, że były nam przedstawione dwa boty. Oni bodajże się nazywają Merk i Greek. I oni będą towarzyszyli Ratchetowi. Hey, nice digs. Digs? I mean, what's all the hardware for? Ah, they call this the mission control room. Each contestant is assigned a mission engineer to monitor their progress. Right. So, what's-his-face figured he'd save a few bolts and make you do it. Ahem. All right, fresh meat. Enough chit-chat. You're next up in the Battle Dome, after Mobius, man. And from the way he's fighting, it won't be much longer. Now move it! Ratchet, I will assist you any way I can. Thanks, Clank. These guys obviously don't know who they're messing with. No i przyleciał teraz transport, który zabierze nas na naszą arenę treningową, do której będziemy mogli się oczywiście teraz dostać, bo jest ona oznaczona tą gwiazdką, a raczej ten transportowiec, przepraszam, najmocniej za przejęzyczenie. Failure to comply will result in Greetings, hero or heroine. We thank you for choosing Vox Airways for your traveling needs. We do hope you have a pleasant flight. Sit back, relax, and enjoy our in-flight entertainment, courtesy of the Vox Network. Something you should know. I'm not a real Tyrannoid. Will you lose your lunch if you have to watch one more reality dating show? Is your blog's gone wild, video scratched from overuse? Then it's time to turn that dial to something a little more dangerous. Time for some real action. It's time to blow it up! That's right! It's time for Dread Zone! The galaxy's number one uncensored, unethical, and completely underground combat sport. Blasting straight at you, live from the Battle Dome! And now, on pay-per-view, watch as Ratchet and Clank take on Ace Hardlight and the Exterminators! They save the galaxy three times over, but how long can they survive in the zone? Catch it live, right here, on Vox! Oh, and that is it for Mobius Man, ladies and gentlemen! That is the Eviscerator's fourth victim already this season! Next up, we have, let me see here, Ratchet? Yeah, I never heard of him. Well, he's probably just intermission material, folks, but don't worry, we have Grey Thunder and Hydro Girl coming up later, so stay tuned to Dread Zone! Well, here he is. He's a little guy, isn't he? Well, don't bother getting up for drinks, folks. This guy won't last two rounds. We'll see. Boże, ta morda Ratcheta, Jezus Mary, jaka ta wersja HD jest obrzydliwa Gladiatora. I tak zanim ktokolwiek powie, że mogłem nagrać wersję na PS2, nie. Znaczy mógłbym w zasadzie, ale skoro mam mieć już jakoś powiedzmy stereo i nie bawić się w sztuczne stereo, tak jak to było z PS2, no to czemu mam jakby sobie utrudniać, skoro mogę sobie ułatwić, ale no z drugiej strony kurde, te scenki momentami są obrzydliwe i to jest mój największy problem z Ratchetem Gladiator, jeżeli chodzi o ogólnie gry na PS3. Ta gra po prostu widać, że została robiona na szybko, bo wiem, że Idle Minds jest odpowiedzialne za tą grę, tak samo jak Idle Minds jest odpowiedzialne za trylogię HD Ratcheta i Clanka na PS3. I ciekawostka, jak mogliście zauważyć, Ratcheta i Clanka trylogię mogliśmy sobie kupić w wersji pudełkowej, jeżeli chodzi o wersję na PS3 w Ameryce i w Europie. Gladiator nigdy nie został wydany w wersji pudełkowej, jest on tylko cyfrowo dostępny, tak więc nawet nie próbujcie szukać, dlatego że i tak nie znajdziecie. I zanim ktokolwiek powie, że ja tutaj nie komentuję tej areny, moi drodzy, to jest arena treningowa, gdzie po prostu robimy pierwszą misję, która odblokuje nam pierwszą planetę, więc no. W zasadzie to nawet nie jest pierwsza misja, to jest taka jakby misja zero. I przynajmniej teraz cutscenki mi nie przeszkadzają, więc mogę sobie tutaj na spokojnie i na luziku mówić. Więc Ratchet Gladiator też jest bardzo łatwą gierką. To jest jeden z najprostszych Ratchetów, jeżeli chodzi o te
klasyczną serię Ratcheta, tą, wiecie, z PS2. Ponieważ tak na dobrą sprawę ta gra nie jest w żadnym stopniu challenge'ująca. Nie jest ani challenge'ująca tak jak Ratchet i Clank 1. Nie jest challenge'ująca tak jak Ratchet i Clank 2. I na pewno nie jest challenge'ująca jak Ratchet i Clank 3. Ale dobra. Let's Play jest nagrywany w postprodukcji, bo stwierdziłem, że ta gierka jest o tyle krótką grą, że mogę sobie na to pozwolić. Plus jakoś Ratchety przyjemniej mi się komentuje właśnie w postprodukcji niż w live produkcji. Ale oczywiście to się zmieni pewnie z czasem. Z czasem pewnie, powiedzmy, dojrzeję do tego i będę mógł wyrobić sobie komentowanie Ratchetów na żywo. Kiedyś tę grę w ogóle streamowałem na kanale, tak by the way, a przynajmniej próbowałem ją streamować w 2017 roku. Kontrolek chyba nie muszę tłumaczyć, bo one są dosyć prostawe. No i ta misja polega na tym, że będziemy musieli zniszczyć działko, które właśnie czeka na nas na samym końcu. I ono jest otoczone barierą, które swoją drogą musimy zniszczyć. A raczej musimy naszych tutaj botów rzucić im komendę, dlatego że jak widzicie, w lewym dolnym rogu mamy takie cztery kwadraciki. Kiedy pojawią się różne obrazki na nich, musimy dany obrazek wcisnąć i on spowoduje, że nasze boty zaczną atakować czy to potwora, czy to w ogóle jakiegokolwiek przeciwnika. I to samo będzie właśnie w tym oto przypadku. A i swoją drogą, jeżeli chodzi o cutscenkę, to tam Gleeman Vox przedstawił nam fantastyczną czwórkę, jak to tak na nich lubię mówić. I w jednym z tych, jednym z liderem tej fantastycznej czwórki jest nie kto inny jak... Ace Hardlight, czyli champion tego całego turnieju Dread Zone. I on jest odpowiedzialny też za porwanie Ratcheta, Clanka oraz Ala. I też jest odpowiedzialny za to, że poprzedni gladiator zginął przez niego. Tak więc ja. Ale Ace Hardlight to jest żałośnie łatwy boss, przeciwnik, whatever. W zasadzie to nawet nie wiem, czy tutaj mogę nazywać przeciwników bossami, w sensie bossów bossami, czy mogę ich nazywać, no bo z tego co pamiętam i z tego co też oglądałem kiedyś, to Ace Hardlight nie jest jakoś super challenge'ujący. Odnośnie jakichś moich wspomnień z poziomem treningowym, żadnych tutaj takowych nie posiadam. Nie za bardzo pamiętam Ratcheta i Clanka, Ratcheta Gladiator, bo musimy tutaj brać pod uwagę, że to nie jest Ratchet i Clank, tylko Ratchet Gladiator. I tak, zanim ja ogarnąłem, że trzeba tutaj poruszać się D-padem, to troszeczkę sobie naparzałem się z tym działkiem. No i udało nam się zdobyć Green Medal oraz Nanotech Upgrade, z tego co dobrze widziałem. I challenge mamy zaliczony. Więc cool, udało się. I udało nam się odblokować naszą pierwszą planetę. Let's keep this quick, Vox. Oh, well, far be it from me to keep the superstar exterminator from his busy social schedule. I just have one question for you. Okay, shoot. Would you like to buy an Ace Hardlight video game? How about an Ace Hardlight lunchbox? Action figures, movie rights, collectible trading cards? Ace Hardlight is the perfectly manufactured celebrity, straight from the presses of the Gleeman Vox Media Empire. So tell me, why is it that I can't give this stuff away? Well, Don't answer that. Let me take a wild guess. It's because my fans can't stand Ace Hardlight! He's a pompous with the charisma of bloggy and nut cheese! So, what are you saying, exactly? Zip it, Wonder Boy! The little Billies and Susies of the world are spending a trillion bolts a day on worthless swag, and I'm completely cut out of the market! Either you start selling this junk, or I'll find someone who will! Now get out of my sight! Więc tutaj była cutscenka pomiędzy Gleemanem Vox oraz Ace'em Hardlightem, gdzie mogliśmy się dowiedzieć, że Gleeman był nieco zdenerwowany tym, że nikt w galaktyce nie lubi Ace'a za jego ciężki charakter. I to utrudnia sprzedaż zabawek z Ace'em w roli głównej przez Gleemana Voxa. Więc on musi to zmienić, inaczej zostanie wykopany i Gleeman Vox znajdzie sobie innego czempiona. Więc sytuacja jest dosyć poważna. Nie to, żebym ja się czepiał czy coś.
No i teraz zostajemy zabrani na naszą pierwszą planetę. Planet mamy ogólnie bodajże 14 z tego co naliczyłem, albo 13. Możecie mnie poprawić, jeżeli się mylę. I lecimy na naszą pierwszą planetę, czyli Galactrum 4. Albo po prostu Galaktyka 4, Galactrum 4, whatever. I lecimy sobie teraz statkiem. Galactrum 4. It's a beautiful spring day on Catacrom 4, Juanita, as we kick off a brand new season of Dread Zone. That's right, Dallas, and we're lucky enough to have a bird's eye view of the action. Even from up here, this season's Dread Zone battle courses look bigger and deadlier than ever. It's a wonder contestants keep volunteering, isn't it? That's a good one. Oh, yeah. The Vox construction team really outdid themselves in turning this once sacred robotic burial ground into a deadly Dread Zone battle course. And look, here comes today's first contestant. Oh, my. They're really scraping the bottom of the barrel to find these guys, aren't they? I hope you folks at home aren't too squeamish, because the next one looks like a bleeder. Ratchet's first objective is a gimme, Juanita. All he has to do is make his way to the other side of this mountain pass. Więc ten reporter, który ciągle nas komentuje, nazywa się Dallas Wanamaker. Wanamaker, a jego asystentka nazywa się Juanita Alvaro, czy Juanita Val. Alvaro, czy jakoś tak? Never mind. W każdym razie, oni się oczywiście tam z nas nabijają, że Lombax, który może zaraz zginąć, bla bla bla. No, raczej nie będzie tutaj tajemnicą, że nikt nie wierzy w Ratcheta, no bo w końcu jest on nowy i raczej każdy myśli, że Ratchet zginie, co jest chyba normalne. Chociaż myślę, że oni są za bardzo zbyt sceptycznie nastawieni co do Ratcheta, jeżeli chodzi o Galaktykę Dread Zone. A raczej nie, Jezu, nie Galaktykę Dread Zone, tylko chodzi mi o jakby o ten cały challenge z Dread Zone. I dostałem tutaj w ogóle trofkę, bo udało mi się w miarę szybko zaliczyć pierwszy challenge, który widzieliście przed chwilą, który był żałośnie łatwy. A polegał on na tym, że po prostu musiałem dostać się do góry, jak sami zresztą widzieliście. In the unlikely event that they survive, they'll take control of the big, bad and burly walking armored tank called the Landstalker. Good luck, kids. Ratchet, you will have to capture all three nodes to extend the bridge. No. I drugi challenge będzie polegał na tym, że będziemy musieli zniszczyć Landstalkery. Czy jakoś tak, a raczej będziemy musieli się dostać do Landstalkera. Tylko, że żeby dostać się do Landstalker, będziemy musieli te śruby, które tutaj są oznaczone, przekręcić, tak jak to zwykle było w serii Ratchet & Clank. Ale od czego mam moich botów, które nie będą mogli w tym wyręczyć. Więc w trakcie, kiedy tutaj sobie, że tak powiem, niszczę tych zombiaków, zombie robotów, to ja może opowiem całą fabułę gry, bo nie zdążyłem przez to, że cutscenki mi przerywały. Więc jeżeli chodzi o fabułę, fabuła tej gry polega na tym, że nasi bohaterowie zostali porwani na początku cutscenki. I mogliśmy zauważyć, że kapitan Starshield został zabity przez właśnie Ace'a Hardlida, czempiona tego turnieju pod nazwą Dread Zone. I co mogliśmy również dostrzec, to to, że pojawiła się kobieta, która do nas przemawiała w cutscence na tym statku Ratcheta. I ona nazywa się Sasha. Ona również reprezentuje planetę Metropolis i ona informowała Ratcheta, że jest on w niebezpieczeństwie, co było śmieszne dlatego, że w sumie sekundę później Ratchet, Al oraz Clank zostali pojmani, więc no, trochę przewidziała, że tak powiem, przeszłość. No i w zasadzie to, jak mogliście zauważyć, Clank już nie jest naszym towarzyszem w gameplayu. On już nie robi nam za nasz plecaczek czy cokolwiek, jak możemy to inaczej nazwać. On jest teraz operatorem i z tego co słyszałem, to oryginalnie Ratchet miał być porwany. I tylko Ratchet miał być porwany, bez tam, wiecie, Ala i Clanka.
Ale ponieważ na statku Phoenix Ratchetowi towarzyszyli właśnie Al oraz Krang, Clank, Jezu, nie Krang, tylko Clank, ale mi się język plącze, to oni również zostali porwani. W zasadzie to nie dziwię się czemu. Bo w ogóle pierwotnie Clank i Al mieli zostać zabici. Ale na szczęście Vox zmienił plany, twierdząc, że Clank i Al mogą się do czegoś przydać, więc chwała ci za to, Vox, że nie pozwoliłeś, żeby Clank i Al mogli ucierpieć, bo Ratchet by po prostu tego nie przeżył. I co jest zabawne, to to, że to jest trochę brutalny motyw w fabule, biorąc pod uwagę, że ta gra jest 3+, tylko więc... Yeah. A teraz możecie sobie przy okazji posłuchać soundtracku z tej oto pięknej planety, bo ja sobie się tutaj teraz wyciszę, żebyście mogli oczywiście również posłuchać, bo uważam, że soundtrack Ratcheta Gladiator jest po prostu świetny. Jest po prostu taki picuś glancuś, zwłaszcza motyw Dread Zone. Jump towards it and hold down the fire button. Your spin shot will deploy automatically and carry you across the gap. Ogólnie bronie, które mamy chwilowo dostępne, to jest Dual Vipers oraz Magma Cannon bodajże. Ja osobiście preferuję Magma Cannon, dlatego że Dual Vipers to, pomimo że to są takie, powiedzmy, pistolety, z których właściwie przed chwilą strzelałem, to jednak nie są one jakoś super wybitną bronią, jeżeli mam być szczery. Wolę jednak upgrade'ować Magma Cannon, bo on jest bardziej opecki, moim skromnym zdaniem. Tutaj pamiętam, że za dzieciaka jakby moi kuzyni mieli problem, ja jakoś nigdy nie miałem problemu z tą planetą. Moi kuzyni natomiast jakoś tak mieli, bo nie wiem. Nie wiem dlaczego w zasadzie, oni jakby zawsze koksili w takie gry jak... Czekajcie, w co oni tak koksili bardzo? Mam to na końcu języka. Oni zawsze koksili właśnie w Crasha, w Spyro, w Jacka koksili. Ale w Ratcheta to oni zawsze jakoś tak failowali. Zawsze byli po prostu do tyłu. No i teraz naszym zadaniem kolejnym jest dostanie się do areny. Ale nie byle czym, ponieważ tym razem będziemy mieli kontrolę nad działkiem. I jak sami zresztą widzicie, będziemy musieli niszczyć te oto punkty, które nam blokują przejście. Ja stwierdziłem, że skoro to jest let's play w postprodukcji, to przewinę wam, a raczej przyspieszę wam niszczenie tego wszystkiego, dlatego że może być to uciążliwe w oglądaniu, plus niszczenie tych okrągłych cościów, nie wiem, w sumie tych okrągłych blokad, tych okrągłych pseudokudek, zajmuje momentami wieczność, a ja nie chcę, żebyście wy się nudzili w trakcie oglądania tego oto gameplaya, więc po prostu to przyspieszę. Dzięki czemu do areny dostaliśmy się w bardzo krótkim czasie, co jest oczywiście jak najbardziej cool. No, jak sami zresztą widzicie, lecimy sobie tutaj na pełnym chillku, chillera, utopia, jakkolwiek to brzmi. I tutaj będzie nas czekał ostatni główny challenge, ponieważ ta gra ma również challenge opcjonalne. I tutaj jest pewien haczyk. Pozwólcie, że wam to wytłumaczę. Otóż, jeżeli chodzi o ten haczyk, polega on na tym, że te challenge niby są opcjonalne, ale tak czy siak musisz zaliczyć ich 90%, bo inaczej ostatnia galaktyka ci się nie odblokuje. I miejcie to na uwadze. Dlatego preferuję robić wszystkie te opcjonalne challenge, tym bardziej, że ta gra nie jest jakoś super trudna. Fakt, zginąłem parę razy w trakcie gameplayu, nie będę tego oczywiście tutaj ukrywał, dlatego że jestem do dupy w Ratchety i to raczej wszyscy wiemy. Aczkolwiek nie jest to jakoś super uber trudna gra. I tutaj naszym challenge'em jest zabicie w 5 rundach wszystkich zombiaków, zombie robotów, jak ja to lubię na nich mówić. No i co jakiś czas będzie tutaj przylatywał statek z normalnymi przeciwnikami. Magma Cannon level 2.
Ogólnie w tej gierce możemy mieć maksymalnie 10 poziomów broni, tak więc też miejcie to na uwadze, dlatego że nie ma tutaj, powiedzmy, jakiegoś większego levelu. Po prostu 10 i tyle. Level 10 to jest level ostatni i dalej nic nie ma. I tam w trakcie gameplayu będziecie mogli dostrzec, że parę razy udało mi się parę skill pointów całkiem przypadkowo zdobyć. Bo serio, ja tego nie planowałem. Ja jakby na skill pointach w Ratchecie się nie znam za bardzo. No może poza jedynką, bo w jedynce to tam mniej więcej wiem co i jak, żeby skill pointy zrobić. No i zdobyliśmy zielony medal. Tak, dobrze powiedziałem. Przez chwilę chciałem powiedzieć niebieski, ale green to nie jest niebieski, tylko zielony. No i teraz mamy challenge opcjonalne. Pierwszy challenge będzie polegał na przelot przez pierścienie, tym oto pojazdem, który będziemy teraz kierować. Tak więc let's go. Musimy przejechać przez całe 40 pierścieni. Kiedy jeden ominiemy, to z tego co wiem jest od razu challenge fail. Albo kiedy, powiedzmy, ominiemy jeden i dojedziemy do samego końca. Nie mam tutaj pewności. Jeżeli ktoś zna się bardziej, to może mnie oczywiście poprawić. Ale może powiem wam też o pewnej ciekawej rzeczy odnośnie trylogii Ratcheta i Clanka, bo jest to dosyć interesująca historia. Otóż, tak jak już wspomniałem, jest to jedyna gra, która nie została wydana pudełkowo, bo jak wiecie, Ratchet i Clank Collection albo Ratchet i Clank Trilogy w Europie i na całym świecie zostało wydane pudełkowo, jeżeli chodzi o wersję PS3, czyli porty HD. Ratchet Gladiator to jest jedyna gra, która jest dostępna tylko cyfrowo. I z tego co słyszałem, historia Ratcheta Gladiator jest taka, że ogólnie ta gra miała być przeprosinami za port Q-Force bodajże na PS Vita, coś takiego. I widać, że Idle Minds bardzo, ale to bardzo śpieszyło się w produkcji tej gry, raczej tego portu. Bo możecie zobaczyć pewne błędy w trakcie gry, mianowicie cutscenki, które są w formacie 4:3. Tak, to nie jest nic zdymanego z mojej strony, że ja coś źle nagrałem, po prostu cutscenki są w takim formacie. Nie ma nawet widescreena w tej grze, więc no, to wszystko samo mówi za siebie. Brak napisów, co może być sporym niedopatrzeniem i sporym rozczarowaniem, dlatego że ja uważam, że napisy w Ratchecie są spoko. Przynajmniej osoby, które mniej więcej tam ogarniają lub nie ogarniają języku angielskiego, to mogą czegoś się podszkolić, a tak to jakby muszą lecieć na słuch. No i oczywiście błędy graficzne w cutscenkach, co mogliście zobaczyć chociażby po mordzie Ratcheta. Albo po mordzie tego, Glimana Voxa. I w zasadzie to by było na tyle, co chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi o tą taką ciekawostkę związaną z trylogią Ratcheta i Clanka na PS3. Kolejny challenge mamy ogarnięty. Musieliśmy wszystkich tutaj pokonać za pomocą tego działka. I ostatni challenge to będzie challenge, gdzie będziemy musieli zniszczyć 3 wieże. Jest on bardzo prosty, więc nie będzie tutaj żadnego problemu, żeby go zaliczyć. Przynajmniej tak mi się wydaje. Chociaż kurde, to tak troszeczkę bardzo myląco wygląda, ponieważ to niby jest zniszczenie 3 wież, ale tak czy siak obrazek, który tutaj nam towarzyszy, ten pomarańczowy nadświetlony, to trochę przypomina baniak z jakąś benzyną. A może to trzeba zatankować te benzyny? Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Nie będę tutaj, że tak powiem, za bardzo dochodził, po prostu... A nie, zniszczenie, dobra, czyli jednak dobrze mówiłem. Czyli jednak dobrze zapamiętałem. Jeżeli chodzi o te misje opcjonalne, to tutaj niestety nie pamiętam historii mojej i kuzynów. Wiem tylko, że na początku być może miałem z tą misją problem, bo wiem, że misja z działkiem nie sprawiała mi problemów, misja z pierścieniami nie, ale ta misja faktycznie chyba mi jakiś mały problem sprawiała, bo nie ogarniałem za bardzo kontrolowania Ratcheta. W sensie ja byłem za bardzo przyzwyczajony do klasycznej trylogii, gdzie po prostu mogliśmy kluczem atakować, a tutaj bardziej preferowane jest z tych broni atakować przeciwników.
Co ma oczywiście sens, ponieważ przeciwnicy mają dosyć spory damage, jakby nie patrzeć. Tak więc trzeba brać takie rzeczy pod uwagę. Odcinki z Ratcheta Gladiator będą trwały po pół godziny, to od razu wam mówię, dlatego że seria będzie dosyć krótkawa, bo ja chyba ją przeszedłem tam w 10 odcinków? Może mniej, może tam max 11, więc to będzie dosyć taka krótkawa seria względem takiego Jacka 2 czy Crasha of the Titans. No i tutaj moje robociki przylezą, żeby zniszczyć tę wieżę. Ponieważ ta wieża nie może sobie stać od tak. Musi być zniszczona, no sorry, taki mamy klimat. Tutaj wszystko rządzi się swoimi prawami. A raczej prawami w tym wypadku Ratcheta. Ale mówię, strasznie szanuję soundtrack w Ratchecie Gladiator. Po prostu jest on the besta, jakkolwiek to brzmi. No i teraz odblokował nam się magnetyczny most, który zaprowadzi nas do ostatniej wieży, która jest w środku tego oto budynku. I tam praktycznie zakończymy pierwszą oficjalnie planetę. Następne odcinki prawdopodobnie będą skupiały się na dwóch planetach na odcinek, tak więc liczcie na to, że kolejny odcinek będzie trwał około 35 minut albo 36, ale wiecie, przynajmniej będziemy mogli sobie szybko gierkę przejść. Bo tak jak już wspominałem na początku, Ratchet Gladiator nie jest jakoś super uber długą grą i trudną swoją drogą. Ale myślę, że to już raczej każdy wie, kto raz przynajmniej zagrał w Gladiatora. Czy to na PS2, czy na PS3, whatever. Więc nie pozostaje mi nic innego, jak powoli kończyć ten odcinek, więc mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Może być troszeczkę taki dziwny przedsmak tego let's playa, dlatego że mówię, chcę się po prostu postarać, jeżeli chodzi o ten let's play. I widzimy się w kolejnych odcinkach z Ratcheta Gladiator i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i pa pa!